Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest koniecznik z naszej serii z podwórka kolonisty. Ze mną tam w oddali Krzychu jest. Siemano! Siemano, siemano, witam również widzów na czacie, to jest z nami, którzy są podczas nagrania tego odcinka. Jeżeli też chcecie na tym odcinku być, wpadajcie na Twitcha od poniedziałku do piątku od 17 do 22. Streamy trwają niemalże cały czas, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, tutaj trochę mi telefon, GoPro leży na czym to leży? Na ziemi, także podniosę sobie, okej. I patrzymy, co zaraz Krzychu robi. Krzychu, dzisiaj fajna akcja, bo sobie po prostu tak uprawia ziemię. Trochę tam gdzieś miesza to wszystko, to całe ściernisko akurat teraz trochę dłuższe jest. Więc miera sobie ściernisko z glebą i dzisiaj tym się Krzychu będzie zajmował cały odcinek. O, elegancko Krzychu się sobie jeździ. Na glebę! Jezu, ale wyciąga to wszystko dobrze. Buraczki sobie dojrzewają, wszystko jest cacy. I słuchajcie, dzisiaj też to niech Krzychu tam sobie działa, jak ktoś to będzie na Simi Radio cały czas podłączony. Podłączony, tak. Tak, dzisiaj też będziemy ogólnie sobie ludzie zbierać kostki z naszego drugiego pokosu siana. Ale też wam pokażę coś fajnego, bo ogólnie tutaj się zdarzyło ciekawego, to może za chwilkę. Z tego co wiem, jeszcze tu chyba zawinął się. Trudno, to mu zostaje po prostu te palety pod tym. Najwyżej. Niech będzie, ewentualnie może poproszę tego gościa, żeby tam przypinał interesu. Bo będę cię sprzedawać sobie troszkę palet. Palet z... z naszymi tutaj z naszej szklarni po prostu. Czyli te wszystkie ogórki, pomidory. Nie, ogórki, cebulę i papryka mamy na sprzedaż. No, tego dużo nie jest, ale zawsze coś tam. Przekaz też kasy mamy 10 tysięcy. I to nie jest specjalnie dużo, bo słuchajcie, poza odcinkiem sprzedałem cały silos kiszonki. Wyszło za niego coś około 70 tysięcy. Plus jeszcze ten zestaw sprzedałem sobie stąd, więc też jest spoko, bo to na pewno wystarczy, 160 tysięcy litrów na ten na pewno. Więc mamy w sumie tutaj też puste silosy, bo sobie jedzenie z tego silosa przerzuciłem w to miejsce. No i mamy teraz dwa puste silosy, a jak wiecie, za jakiś czas, w sumie do 100 miesiącu, ruszamy już z kiszonką, nie? Więc będzie co robić, trochę teraz tej kiszonki jakoś tam, zaraz zobaczymy dokładnie ile jest, nie jest jakoś tam jej dużo, ale zawsze coś tam. No, tu jest pole i tu są dwa pola, nie? Także w sumie kiszonki nie będzie jakoś dużo, ale nam tyle gdzieś tam starczy, aby tylko dla krówek była reszta, nadwyżka idzie na sel, nie? O, zapniemy to wszystko, mamy tyle tego, jak widzicie. Nie jest tego już tam dużo, no ale zawsze coś tam trochu będzie. Więc sobie, o, cofniemy sobie. Pozdro, pozdro, oczywiście ludzie fajnie was pozdrawiają, więc fajnie, że jesteście. No i co, też na samym wstępie prosiłbym was, tak może troszkę wstępie 3-minutowym, ale jednak zawsze coś tam. O zostawienie łapeczki w górę i subika na tym kanale, bo 50 powoli leci i mam nadzieję, że się niedługo uda dobić. O, czekajcie, tutaj chyba trzeba wziąć mniejszy łuk, bo tam coś mogło stać chyba. O, dobra. Tak, sobie załapiemy się jakoś tutaj. O, uciekaj kobito, bo jak wjedziesz pod... Kto wejdzie pod koła, to on gdzieś nie zdoła. Okej, okay, ja się sprzedaję po trochu. Mieliśmy 70 tysięcy, więc raczej tam będę miał w miarę pokazane, ile tam mieliśmy sel. Trzeba tak sobie właśnie cofnąć lekutko z tym zestawem. I tak się nie złapało wszystko, zobaczcie. A to za chwilę złapię. No, pokażę, że coś się zmieniło ogólnie na targu, bo trochę się zmieniło. Może tak jeszcze tego nie widać, ale mamy nowego sąsiada, który zajmuje się sprzedażą produktów właśnie tutaj na targu, więc jest to konkurencja, ale akurat dla nas na plus. Ej, no i 11 tysięcy się za to zarobili, więc całkiem spoko. O, proszę bardzo, zobaczyć. Tu jest ten konkurent nasz, znaczy nie nasz, tylko ich. I gościa i cały dzień. On nie ma co robić, tylko jajka sprzedaje, skupuje i sprzedaje, więc fajnie będzie do niego też jeździć, jeśli będzie fajne ceny. Coś tu się jeszcze takiego ogarnęło? Piaska nakarmimy sobie. O, przy okazji, czekajcie. Dobra, nie mogę nakarmić psa. Ale mamy troszkę tutaj owieczek sobie chodzi cały czas. Trzy palety już sobie naprodukowało, więc to jest po ile? Po 1000 litrów? No, no to coś tam już jest. W ogóle tak z ciekawości, po ile stoi wełna? Wiem, że w dobrym momencie teraz sprawdzam, bo wełnę powinien sprawdzić wcześniej. Po 200 jest w pika w kwietniu. Okej. Okay. No jest teraz 1500. Czyli nawet coś tam się powolutku tworzy. Ogólnie bardzo mało się do tych owiec daje, więc to jest niewątpliwie plus na pewno tego, że tak mało trzeba im dać, żeby tak dużo zyskać. Więc jeszcze jak na tym wychodzimy, dopiero zobaczymy tak naprawdę zbierając jakieś dwa sezony, nie? Jak będziemy mieli cały komplet już takich, wiecie, dużych owiec. Ale owce nie są ogólnie drogie, więc zawsze będą mogły sobie dokupić i wiecie, i będzie
będzie sobie tam zeszło. Zajdziemy sobie teraz z Ludzicka na łąkę, bo jak mówię, dzisiaj będę też zbierać kostki z łąki, z drugiego naszego pokosu. Więc troszkę już popracowałem i ogólnie nie wiem, jak tam wasze opinie na temat tej prasy, bo mówiłem w ostatnim odcinku, że ta prasa strasznie brzydko robi kostki przeskalowane i na planecie wygląda to średnio, więc nie wiem jeszcze, jak tam o tym sądzicie, ale póki co uznałem, że ten sezon się przemęczę, w kolejnym najwyżej coś tam pozmiamy, więc jak na razie jest tak jest, będziemy to tak to sobie zbierać, najwyżej potem coś się zmieni jeszcze, nie? Dobra. Ja mam zajebisto i merczy z tobą, bo ja ci słyszę naprawdę, jakbyś przez ciebie radio gadał. A tak, właśnie, mam coś takiego orientę bliska, że gadam sobie przez ten mikrofon do Krzyśka, ten sławkowy. A to dlatego, że po prostu nie muszę klikać kombinacji klawiszy, tylko mam pyk, guzik i tyle i się wyłączam, nie? Więc to jest taka zaleta posiadania Stealth Series. Więc miło dla jego Krzyku, że masz imersję. Dobra, my sobie w klasisko sobie siadamy. I tym klasiskiem będziemy sobie pojeżdżać na łąkę. Bo jeszcze łąka nie jest naspracowana do końca, więc on od razu pokaże łąkę i przy okazji pokażemy, jak wygląda budowa. Co się zmieniło tam na naszej cukrowni, bo ogólnie główny blok powstał i jeszcze tam chyba biuro kończą. Tam już ogarnąć w środku, więc tak naprawdę mamy już najważniejsze budynki gotowe i zostały tylko tam jeszcze jakieś położyć jakiś ażur, żeby tam można było spokojnie te boraki sypać, jakieś płyty. Same takie rzeczy, które są, wiecie, najmniej, że tak powiem, ważne, więc akurat spoczko, że to już tak budowa powoli dobiega końca. Jak wam mówiłem, nie chciałem wam pokazywać wszystkich tam etapów, bo bym was po prostu chyba zanudził. I też pracy przy tym co nie miara. A tak, to wiecie, szybko wam pokażę, szybko co się zmieniło i tyle. Więc tu właściwie będzie fajny momencik. Dobra, więc... O! Tam się jakieś kostki tworzą, więc jakaś się tworzą. Dojdziemy do końca sobie, od razu pokażę, jak to nam działa. O, właśnie widzicie, stoi już wielki budynek. Ogólnie sam w sobie nie jest ten jakiś tam mega skomplikowany, bo tam, wiecie, jest tylko ta cała produkcja tego cukru. I tam jeszcze tylko sam budynek stoi, jeszcze tam maszyn w środku jakiś tam nie ma. Więc to wszystko to się pownosi, na całe szczęście ekipa fajnie działa. I przy okazji, skoro jesteśmy tutaj, to bardzo fajnie, że mamy 100 tysięcy na koncie, ponieważ dokładnie tyle brakowało mi, żeby oddać chłopakom za budowę tego. Bo zapłacimy już 100 tysięcy za tą budowę. Pomogą trochę też tutaj powycinać drzewa, żeby tam troszkę po kosztach wyszło bardziej. Więc przesunęli tą siatkę w tę stronę. No i dzięki temu teraz to tak wygląda, nie? To są jeszcze jakieś materiały, czy są z rusztowań, czy są z krokwi, które robili. O! Więc proszę bardzo, mamy tutaj w ten sposób budynek zrobiony, no i tu mamy jeszcze jakieś biuro. Tutaj sobie chłopaki teraz działają, tam sobie siedzą, więc trochę to jest taki jeszcze bajzel lekutki, ale więcej wam powiem, jak już będziemy mieli wszystko do odbioru. Póki co tak to wygląda, więc wiecie co, ja teraz może pójdę tutaj do tego właśnie biura. O, produkcja tam już widzicie sobie stoi i oddam po prostu im tą kasę, którą im obiecałem, czyli te 100 tysięcy. 100 koła, proszę bardzo, no. Więc 200 koła wyszło nam za same budynki, nie? Więc ja w sumie mam też taki notatniczek, sobie to od razu zapiszę, żebym mógł to od razu ogarnąć, ale dokończenie budowy. Okej. Dobra, więc ogólna budowa już 85 tysięcy i potem jeszcze 100 tysięcy im wisieliśmy, także wszystko już załatwione i tak to na razie się prezentuje, nie? Nie chcę też za bardzo tego pokazywać wszystkiego, bo dużo zobaczycie już pewnie potem, na samym końcu, kiedy będziemy nas po tym wszystkim poradać, także na ten moment tak to właśnie wygląda i całkiem nieźle, nie? Więc w sumie już nam wyszło za to naprawdę sporo tysięcy, bo ponad 250, a jeszcze najważniejsze sprzęty, czyli wiecie, te wszystkie... Czy to przetwórstwo, to cała po prostu maszyneria. Machineria, która tam będzie szła. Co mi się to odpięło? Nie, no, proszę powiedzieć, jak się odpięło, to nie działało, nie? Jeszcze przed nami jest, nie? Także dużo się zapewne zadzieje. Ty, co jest? Co on tak wolno idzie? Zapchało prasę mi chyba. Nie, dobrze, już idzie, okej. No. On nas zmusza do dawania mu subów i donate, grozi nam perma. Nieprawda, Gregły, tobie tylko daje permy. A tobie, a reszcie to jak najbardziej nie. Znaczy, jak ktoś ma perma, to masz perma i koniec, nie? Jest kilka osób, które ma perma na kanale, ale raczej albo masz bana tymczasowego, albo masz
Time outa, widziałaś, nie? Jaka jest piękna nowa opcja na Twitchu, jak ktoś dostanie perma? Tak, że nie można nic oglądać. Może oglądać. No. Bo wcześniej właśnie na Twitchu działało banan tak, ludzie, że mieliście po prostu bana na czat, mieliście zablokowany czat, ale ogólnie oglądaliście streama, nie? A teraz można totalnie nawet to wyłączyć, nie? Więc osoba, która ma bana, to nawet nic nie obejrzy, nie? Tak, teraz nie można nawet oglądać, nie? Ale to jest też do wyłączenia przez streamera, nie? Ogólnie na kanale, nie? Także jak ktoś tam naprawdę chce kogoś faktycznie zbanować, że nie brał udziału w streamach, to... O, masz, świetnie mi tego gość wjechał. To jest taka opcja, nie? Ale jaja, no. No ale wiesz, ban to ban, nie? Teoretycznie na tym to polega. Bo jakbym chciał, żeby ktoś nie pisał, to bym po prostu dał mu timeouta, nie? I też nie pisze, nie? A co może oglądać, więc w sumie dobrze to zrobili tak, w ten sposób. No bo ban to ban, a timeout to timeout, nie? Tak mówisz? To dobrze. No bo ty, Grego, przegijałeś pałę przecież, nie? Nie ma co mówić. Dobra, ale to może innym razem o tym jeszcze pogadamy. W ogóle patrz, jak to fajnie wygląda ten taki przejazd, nie? Ja właśnie robiąc, pamiętam, kolonię, chciałem zrobić taki właśnie taki przejeździk przez tą przez te drzewa i wyszło mi chyba nawet tak, jak chciałem, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A, Krzychu, bo tam mówię, że nie masz coś robić, nie? Jak ktoś, to jeszcze jest 28, 9, 31, 32 poletko. No ale ja mam jeszcze 90 do ten, będę miał. Ja wiem, roboty. Wiem, ale jak ktoś to jeszcze jest to poletko, nie? No spokojnie, tak jakbyś rozczuchrana. Jakbyś miał dylemat, co robić, nie? Bo mi się mnie z tymi skoskami troszkę zejdzie jeszcze. Wiecie, ja to znaczy tylko tutaj poprosujemy sobie, za chwilkę siadamy do Merlu i jedziemy tam, nie? Robić, więc... Dobrze było sobie zebrać i nie ukrywam, no o wszystko chcę teraz załadować do owiec, żeby owce miały fulla. Jak owce miały fulla, dopiero potem lecimy w plandeki, nie? Więc wiecie. Więc tak, Krzychu, tak sobie myślałem na temat łąk tutaj, nie? Łąk? Łąk. Łąki, łonek. Łonek czy łąk? Nie, no łąk się mówi. Willy Wonka. Łoniaków, ta, no. I co? Nie o to nie chodziło, ale... tu jest takie pole koło kościółka. W sumie dwa poletka. 25 i 24. I one mają jakby taką rozkopaną coś tam, nie? Na środku. Jakby no to mówiłem ci o tym prędzej. Ale jakby sobie te poletka właśnie ten... połączyć, nie? I zrobić z tego też drugą łąkę, to myślę, że byłby spoko nawet, nie? Można. Bo tutaj ta droga jest fajna, ja na przykład bym tą drogę tutaj zostawił, wiesz? W tym miejscu. No. Tylko żebym sobie po prostu, wiesz, normalnie ciął wszystko, nie? I droga by sobie była dalej, nie? No. No to będziemy mieli cztery łąki wtedy takie oddzielne. No, no tak, tak, tak. Więc myślę, że to może być fajny pomysł na pewno, żeby trochę więcej nam trawę dawało. Bo jeszcze póki co trawy tak nie potrzebujemy, ale jak za chwilkę, wiecie, zaczniemy jeszcze bawić się bardziej w te owce, one będą już wszystkie dorosłe, to będą żarły jak głupie, nie? No więc to będzie potrzeba. No i tak myślę o tym, kurczę, Krzychu, tak szczerze mówiąc, o jakiejś nowej oborze, nie? Bo no. Przydała mi się jakaś nowa oburka, nie? Nie ma co mówić. Ja się mam malutko krówek strasznie. No właśnie pytanie gdzie, nie? Pytanie właśnie gdzie taką oborę zbudować. Bo mówię, to by się przydało i to byłoby spoko rzecz. Myślałem tym też tak, że może po prostu kupić jakąś działkę, co nie? I taką oborę gdzieś daleko po prostu postawić, wiesz co chodzi? Żeby dojeżdżać, no co? Żeby dojeżdżać, no. Na polu numer jeden. Ty, a pole tylko koło tego by nie pasowało? 66? Tam takie malutkie, na którym koło mleczarni. Wiesz, tam możemy troszkę sobie wykładać tereny świata. Aha, żeby to przerobić, to kupione. No. Można. Tam gdzie jest pole, nie? 66. I tam sobie postawić jakąś taką oburkę, wiecie, z jakimś tam, powiedzmy, płytą obornika i jakimś takim, nie, wiatą na jakąś maszynkę czy coś, żeby sobie tam coś stało. Więc też można było zrobić. Ale to myślę, że raczej next season by pasował, nie? Dobra, to w sumie jak tak, to już bałem się, że... Nie, ta obora to ten, to będzie tam sobie stała, nie? Ogólnie tam powinien stać raczej kurnik niż obora, ale no wiecie. Mniejsza o to, nie? Więc takie coś myślę sobie, żeby zrobić. I mam też ludzko do was pytanie, czy chcielibyście, żebyśmy bardziej zainwestowali w więcej skupów ogólnie, bo mam pomysł, żeby pobudować na kolonii tutaj supermarketik na przykład, w którym byśmy sprzedawali, byłaby to po prostu jakaś konkurencja dla targu. Po prostu, wiecie, gdzieś minęły te parę lat i kolon troszkę się rozwinia, więc powiedzmy też, że postawiłby się tam jakiś supermarkecik, nie? Gdzie byłby do sprzedaży właśnie jakieś takie jajka, czy coś tego typu na ten. O, może sobie pojedziemy teraz od razu kostki oddać? O, pojedziemy sobie.
Więc coś tak, jakbyśmy sobie tam ogarnęli, no i przez to byłoby troszkę więcej interakcji też z takim jakby środowiskiem świata, znaczy z środowiskiem, ze światem trochę, nie? Więcej interakcji ze światem, a nie środowiskiem, sorry. No, więc taka luźna propozycja, jakiś taki supermarkecik, no i myślałem też o tym, żeby może jakąś piekarnię postawić, bo mamy mąkę, więc można by coś takiego jeszcze się pobawić, nie? Tak, ja wiem, jak to wygląda, to nie jest realistyczne, ale no jak mówię, no gdzieś tam ten realizm troszkę tak tutaj odsuwamy trochę na bok, nie? Staramy się grać realnie jak najbardziej, nie? Wiecie, nie ogólnie cała ta produkcja kosztuje tylko, tam nie wiem, 80 tysięcy, nie? Ta produkcja tego cukru, ale specjalnie wam daję właśnie tak jakby drożej to wszystko, żeby to faktycznie żeby to było odczuwalne, nie? Jednak za 8 tysięcy nie postawi się taki cukrowni, nie? Więc mówię, że chcę około 500 000 wydać, a już wydaliśmy 250 tysięcy. Mówię, na maszynerię całą wydamy też pewnie ze setkę, najbidniej. No i na wykończenie tego wszystkiego też trzeba, nie? Więc to wszystko będzie się jakby tak zazębiać i będzie to dopiero potem opłacalne, nie? Jak na razie to inwestuje mocno, a czy to się zwróci, to zobaczymy, nie? Więc na pewno tam cukrownia nam troszkę tutaj zabierze kasy, ale miałem nadzieję, że ktoś tam trochę też odda potem, nie? Więc no cóż, no gdyby nie to, pewnie byśmy mieli 2 albo 3 nowe pola i tyle, ale że chcę zrobić to jakoś tak fajnie, żeby ten plac faktycznie był placem. O kurde, sorry, trochę mi się ten klikło. No to postaram się jakoś tak zrobić, wiecie, żeby to było tak, jak to powinno być po prostu, nie? O, sobie z tego staniemy. Okej, okay, polski Patryk. No to może coś się zbugowało, nie? Wiadomo, jak to jest. Pytanko teraz, że ja mam... Chyba tam jest, okej. Okay. Bo muszę sobie blisko jeszcze zobaczyć. Kamery sobie jeszcze zmienimy na taką. Okej. Okay. Zobaczcie jeszcze muszę, gdzie stoi. O, tu są widełki, fajnie. Mamy widełki. Więc spoczko. Co jeszcze z jakiejś rzeczy, których wam nie mówiłem? Sprzedaliśmy sobie kosiarkę naprzód. Do trawy, będzie kopana nowa niedługo. Totalna nówka, nie jakaś tam, wiecie, używana coś tylko nówka, kupimy sobie. No i jak widzicie, rozrzutnik tej Anki Burger póki co będzie sobie z nami na dłużej zostanie na pewno, bo jest też rozrzutnikiem do wapna. To tam na pewno wielki plus. No i też dzięki temu mogłem sprzedać sobie tam tą starą Amazonkę, która miała być remontowana, pamiętam, ale tak w sumie jakoś tak te plany już tam odeszły gdzieś w dal. No i nie jest remontowana serdecznie. O, jeszcze kable sobie podłączymy. W każdym razie nie jest to jakoś tam dla mnie mega ważne, żeby coś tam było remontować czy nie. Wiem, że na pewno będziemy sobie chcieli tą beczkę M-Proce chciała wyremontować, troszkę domalować, dodać parę nowych rzeczy, z jakichś ciekawszych, żeby trochę było realistyczniej. Ale też wiecie, tak z umiarem, nie? Więc to na przyszły sezon się szykuje takie coś. To zobaczycie pewnie co i jak, więc ciągle mam coś w planach tutaj właśnie, żeby na każdy rok coś tam się zmieniało, a nie było tak, że stypa i stypa. Ale ten rok faktycznie jest takim przełomowym, nie? Jest przełomowym rokiem, bo dużo nowych rzeczy, nowego gospo, właściwie można powiedzieć, mocna przebudowa. No i kupa kasy wydawanej oraz zarabianej też, nie? To nie ma co mówić, jednak trochę idzie. Polecacie stronę King Mods? King's Mod jest okej, okay, nie? Nie, King Mods to jest. Tak, nawet spoko jest. Na pewno lepszy niż Earth Portal, nie? No tamto wam nie polecam, chociaż to jest niestety najpopularniejsza strona w Polsce. Z modami. Ale no. Ja to ogólnie tylko ModHub polecam tak najmocniej, nie? Tam raczej jest taka pewność, że masz gdzieś tam, powiedzmy, dostęp do jakichś swoich praw, nie? A tam to jest, wiesz, tam się liczy tylko kliki z pobrań, nie? Ludzie mają w tyłku to, kto tam co robi, nie? Więc aby tam tylko ktoś szedł, kliknął w reklamkę, nie? I jest kasa zarobiona. Okej. No patrz, nie można oddać tego. No widzicie, właśnie troszkę czasami jest taki lekutki problemik. Gdybyśmy mieli belki takie inne, te oryginalne, to byśmy mogli ładować CZ-pakiem, nie? No, na przykład polski Patryk, nie? Ale co innego, kiedy ktoś robi swojego moda słabego, a co innego, kiedy ktoś skleja swojego moda z kilku innych modów, nie? No to jest takie, wiesz, słabe, nie? Aha, dobra. Czyli tak nie zadziała to, musimy sobie inaczej podjechać. Sobie tak może podjedziemy.
Jakoś tam się to trzyma? Jakoś się to trzyma. Okej. Wątpię, się całość to mi się zebrać, bo mam 20 minut odcinka, chociaż może? Krzysztof, jak mi się uda się zebrać, czy się nie uda? Nie, nie uda. Dobrze, dziękuję. Co tak cieszy się szczególnie, Krzysiek? Może chciałbyś coś powiedzieć, co? Bo tam pewnie masz streamkę, gada ze swoimi widzami. Ale ja nie mam kiedy się coś powiedzieć, jak ty ciągle pieprzysz, głupoty jakieś. No bo gadam, bo nie ma, nie czuję, wiesz, że jesteś gdzieś tam w tle, że chcesz coś jeszcze porozmawiać. Rozumiesz, co chodzi? Nie rozumiem, bo ty ciągle pieprzysz, dobra. a ja nie mam kiedy ci się pieprzyć nawet. Dobra, nie odzywam się teraz, Krzysztof, i ty mówisz, nie? Nie. Teraz nie, teraz to już nie chcę. Dobra, następnym odcinku zrobimy tak, Krzysiek, że to ty odcinek poprowadzisz, dobra? Nie ja. Oho. Ja będę sobie, wiesz, robić coś po prostu, a ty będziesz lektorem całego streama, nie? Całego odcinka. Ja powiem, cześć, ja jestem Riot, zaczniesz ty, cześć, ja jestem Krzysiek, witam na kolemciku z Podróg Okolnisty. I potem ja, a jestem Riot, siemano, i ja będę sobie nagrywać, a ty będziesz gadać. A ja sobie mogę gadać wtedy. Dobra. Bo o czym chcę wtedy. Kolejny odcinek prowadzi Krzysztof, także może być combo TV, nie? I tak będzie wyglądał się odcinek. Jak teraz. A, bo ty jeszcze gadasz do mnie, no. Ja nie gadam już. Tak. No to teraz czy przyszłego, bo ja już się kurde zgubiłem z tobą. Nie no, przyszłego, spokojnie, nie masz co martwić. Jeszcze tego, coś tam popierdzielę z tej głupotki, nie? Ej, zdążyjemy coś pozbierać, szczepkę całą. Ja najbardziej chciałem ludzi po prostu załadować tylko dla naszych owieczek, nie? Co reszta to tam trudno zostanie na polu, nic się nie dzieje. Ale owce, żeby miały już fulla na jedzonka dodawane, dane i mam wtedy wywalony już, nie? Bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby już się zapełnić. A z owieczkami jest taki plus, że im się da po prostu żarcia i wody, koniec. Na pół roku będzie spokój od nich, nie? Więc mega to jest rzecz, nie? Bo tak właśnie możemy sobie to ogarnąć. Także owieczki, fajna sprawa. Zobaczymy też, jak to będzie tam, nie? Okej. Dobra, powolutku. I cyk. Okej. Czekam na pierwszą rangę. Jaką rangę czekasz? Pierwszą Polish Bigos. Jeżeli chcesz rangę w Discordzie, to jak masz subskrypcję, widzę, że masz. Dostaniesz się pewnie w podarku jakimś. No to musisz sobie połączyć konto Twitcha z Discordem. I ci samo da rangę. Wiesz? Taka dość ciekawa rzecz. Ciekawe, czy takie coś istnieje z YouTube'em. To bym też takie zrobił dość do wspierających, nie? Fajnie było mieć takie coś. Okej, dobra. Nie możesz wysypać nawozu z Bibago do rozsiewacza? Może nie możesz... Nie możesz trafić w ten taki triggerek, który jest od wysypu, on się nie łączy z tym triggerkiem z Big Baga, nie? Najprościej to zrób sobie tak, zasymuluj troszkę realne granie i ustaw sobie Big Baga po prostu tak na górze, jak jest. Wejdź do maszyny, której jest podłączona siewka i kliknij R po prostu, żeby się, jakby się uzupełniało, nie? Więc ja na przykład tak często robię, jak mi tam gdzieś trigger nie łapał, nie? Troszkę realistycznie to i tak wyjdzie, nie? Ja wiem polski Polish Bigos, że tak to działa, że kupisz sobie, że nie kupisz suba, ale ktoś się podarował. W takim razie też masz dostęp do tego kanału, nie? Jak najbardziej. Bo to jest dla wszystkich osób, które posiadają rangę, znaczy które posiadają subskrypcję, nie? Więc jak poprosiłeś kolegę, albo kolega był tak miły i dał ci subskrypcję, możesz mieć dostęp do tego kanału Twitcha, nie? Także zapraszam do Discorda, nie? Okej. Aha, nie działa to po prostu. To trochę dziwne wtedy, nie? Może coś z bugiem jest, albo coś? Wiesz, nie wiem jaki używasz modu, więc trochę nie bardzo ci mogę pomóc, nie? Tak naprawdę, ale to... chyba nie chcę o tym też gadać tak na odcinku, nie? O, to nie jest jakby
film, w którym rozumie problemy widzów, tylko to jest raczej taki odcinek, który pokazuje, co tu się dzieje na farmie i jak to działa. I właśnie tak wam mówię, kiedyś pamiętacie pierwszy sezon, trwał on sobie tam, nie wiem, 20 par odcinków czy coś. Teraz sezony trwają około 10-15 maksymalnie, dlatego że jest stały zakres od naszych obowiązków. Ja wam nie chcę pokazywać, jak kolejny raz koszę łąkę, trzeci pokos. Tylko przed wiecie, wcześniej było koszenie, teraz mamy powiedzmy zbieranie, kolejnym razem zrobimy coś jeszcze innego. Ale bardziej chodzi o to, że te odcinki mają jakąś taką wartość konkretną, czyli pokazujemy jakąś taką zmianę, która się tutaj wydarzyła, nie? Jeżeli ktoś chce brać udział w tych odcinkach właśnie naszych, to serdecznie zapraszam, jak mówię, na Twitcha, bo cała ta seria odbyła się właśnie na Twitchu i tu wszystko jest działane, czyli tu sobie, wiecie, tu sobie ogarniamy to, całą serię, patrzymy sobie, co kupić, gdzie postawić, jak to zagrać i nagrywamy odcinki, więc ta seria jest taka bardzo właśnie na streamy, nie? To zapraszam serdecznie na Twitcha. A na YouTubie to jest właśnie tylko takie update'y, gdzie tam sobie po prostu nagrywam z tego odcinki i wiecie, nie jest taki typowy gameplay, nie? Znaczy jest to gameplay, ale nie jest taka typowa właśnie seria, nie? Która jest coś tam się takiego mocnego mocno farmingowego dzieje. To jest bardziej taki po prostu check update tego, co się dzieje z gospą, nie? Taki, wiecie, taki coś a la working progress, wiecie, gospodarstwa, nie? Na tej zasadzie raczej. Okej, okay, jedziemy sobie. No to już widzę, po 16 się pozwijali tutaj wszyscy stąd z targu. Okej, okay, ale my sobie zajdziemy tutaj. Nie wiem, czy to mnie od razu złapie, czy nie, ale powinno chyba złapać to. Mam taką szczerą nadzieję, że się złapie. Coś tam leci, czy nie leci? Zaraz sobie wejdziemy. O, zapisuje się coś? Tak, odbiłem pasy, no pewnie, tylko że... Zobaczę sobie teraz, jak wygląda tu owieczek. Aha, nic nie leci. Czyli musimy sobie odejść stąd i musimy to zrzucić, nie? Dobra, to w sumie siądę sobie do Merlo. I sobie zdejmiemy to Merlo. Zrobimy sobie, wiecie, realistic. Ty już, Krzychu, skończyłeś to pole, nie? Koło jumpera. No ja już skończyłem to za silosem. Znaczy się za tym, za młynem, o. Aha. Czy skończyłeś za jumperem, znaczy u jumpera i teraz jedzie, skończyłeś za młynem, tam, tak? Tak, no te dwa już mam. A, dobra. To w sumie teraz największe kawałki zostały tak naprawdę. No, ale to jakoś pójdzie, nie? Dobra, my sobie tu zajeżdżamy. No musi. Musi, musi jak na Rusi. Okej, okay. Też się powie ogólnie ludziska głos, że się zajdzie do pole 56, tam gdzie jest teraz Krzychu, jeździ sobie. Tam za nim, za tym polem. Połączyli z tymi, które mamy, nie? Ogólnie był taki pomysł na to, żeby zrobić coś w takim stylu, ale zrezygnowaliśmy z tego prostego powodu, że tam jest strasznie paskudny teren i mamy maszynki, które na przykład mogłyby nie dawać rady, ale krótko. Dlatego nie chcemy tam się pchać w takie tereny. Tam sobie zrobiliśmy po prostu łąkę i pamiętam też, że będzie trzeci pokos dla was pokazany z tej łąki, bo to dosyć, aha, dobra, bo to dosyć ważne jest dla nas pole, bo trochę nas kosztowało. A przy okazji też to jest taka typowa właśnie łąka dla owieczek, że się na sobie po prostu mogli zrobić żarcie dla owieczek, nie? Więc myślę, że rozumiecie to nasze. Oj, te łapki chyba może legutko posunąć. Znaczy nie, bo zwykle się to inaczej, więc teraz ja tak sunam dziwnie. Okej. No, dobra. Jak tam jeszcze? Trochę jeszcze mogę dać. To może wiecie co zrobimy? Zrobimy sobie taki myczek, że sobie załadujemy jeszcze te trzy kosteczki. Będzie mi wszystko fajnie, oczywiście uda się. To jest farming, więc trudno powiedzieć, czy wszystko się uda, czy się nie uda. Okej. Coś nam się trochę udało chyba. Ale to jest dziwnie stanęło, mogłem sobie jakoś tam inaczej stanąć, ale no bo trudno już. Jakoś nie pomyślałem o tym. Okej, i sobie tak to po prostu postawimy to. Wszystko zżarły? Matko, jedno jeszcze? No bo to jak tak, to sobie już odjadę tutaj. Troszkę poczekajcie. A tak sobie stanę, nie? Chyba wcale nie poprawiłem sobie swojej sytuacji, wiecie? Może sobie tak, o, pod kątem prostym sobie staniemy, nie? Roleplay? Roleplay jeszcze będzie, pewnie, ale jakiś taki, wiesz... Taki prosty roleplay, nie? Ale się nie ukrywam, że mam taki... Na raz na grę są takie kapry, zrobić taką jeszcze taką mega realną serię. Pamiętam właśnie na Ciechowie robiliśmy sobie coś takiego na streamach, że była taka full realna seria, wiecie, tam wszystko było realistycznie, jakby tak starane, żeby zrobić. Obaliła się, klasik.
Dobra, wiecie co? Ja nie będę tutaj z tym się pierdzielić. Podsunę sobie to. Siema blok, witam. Podsunę sobie to, o tak to? Bardziej? No, becie sobie tam. No nic, niech tak to będzie. Zabiorę sobie to, co mi tutaj wypadło. Może jakoś się jeszcze uda postawić. Ogólnie, czemu to jest tak się zrobiło? Ja wam powiem czemu. Ponieważ przyczepy farmingu, tym bardziej te takie te skrzyniówki, które tu widzicie, mają otóż taki problem nieszczęsny, że im się rusza cała ta skrzynia właśnie, nie? W sensie im się po prostu przesuwa. No i przez to, jak one sobie chodzą, no to wszystko, co tu jest, się po prostu wypierdziela, brzydko tak mówiąc, nie? Dlatego tak właśnie to jest, że momentami, no nie da się zagrać jakoś tak realistycznie, bo po prostu farming ma jakieś swoje dziwne kolizje i się ładuje to jak chce, nie? No teraz już ja też ładuję jak chcę, bo nie chcę mi się z tym pierdzielić za bardzo. Ej, czekajcie, przecież tutaj mamy ten plandekę. No tak. Więc to po prostu do plandeki położymy za chwilkę, to nie? Zapomniałem też o tym, że to jest plandeczka. Która specjalnie właśnie jest po to. O matko. Żeby. Czekaj. O. Żeby właśnie sobie tutaj ładować te. Tak, jest skradowaczka, to się zawsze przyczepkę wywali, nie? No niestety tak to jakoś tak nie wykminili, ale no cóż poradzić, nie? Okej. Okay. Co jak co, ale nie wiem, kto mi dał ten pomysł, który z widzów, żebym zrobił właśnie tutaj plandekę tak toku, w ogóle tą plandekę, żebym zrobił. No, świetny pomysł, nie? Bo dzięki temu możemy coś tutaj takiego właśnie fajnego poukładać i to jest jakby też git, bo widzicie, że nam to bardzo fajnie optymalizuje save'a po prostu, nie? Nie mamy tych lagów, bo nie ładuje nam się kolizja z tych belek, bo się kolizja wyłącza i przez to farming sobie po prostu lepiej chodzi, nie? A przy okazji mamy fajne miejsce, w którym są poukładane kosteczki czy nasze belki też, nie? Więc też jest to git. No minus taki, że jest to na zasadzie tego storage farmingowego, dlatego kostki układają się tak, a belki tak, nie? O ile jeszcze kostki są w miarę do przeżycia, to belki paskudnie się układają, nie można w ogóle zrobić tak, żeby one sobie leżały. Tylko trzeba to jakoś innymi zewnętrznymi skryptami robić. Dlatego też słabo, trochę. Okej. Okay. Dobra, pojedziemy jeszcze trochę do przodu. Myślałem, że mi kierunek tutaj miga, ale jednak nie. Aha, czekajcie, sorki, że tak tutaj... Wyciągnę sobie to. O. Łopanie, dobra. Staniemy sobie na drodze, tam to jeszcze ułożymy do reszty, żeby już pasowało nam i myślę, że będzie całkiem git. Okej. Okay. Ciekawe, czy Giants w przyszłym farmingu zrobi tak, że będzie można stawiać płot, który odpowiada za pastwisko i krowy by chodziły tam, gdzie jest ogrodzone. Wiesz co? To jest fajny pomysł, tylko że z punktu, powiem ci, mapmakera, czyli mojego jakby, nie? Jak to wygląda. Teraz wszystkie takie rzeczy jak te owce trzeba zdefiniować miejsce, po którym chodzą, nie? Więc płot, który tak by działał, musiałby mieć pewnie jakąś taką funkcję jakby dodaną, o ile takie coś da się w ogóle zrobić, że jakby zamyka się w pętli, nie? Że zamkniesz w pętli coś tam i na przykład potem możesz sobie zrobić tam zwierzaki, nie? To miałoby sens, nie? Bo normalnie, znaczy, wtedy to by tak chyba mogło działać, nie? Bo w farmingu teraz działa tak, że ja po prostu ustawiam sobie plane'a, rozciągam jak mi trzeba, naciskam na ten obiekt cały i wybieram po prostu opcję, żeby mi wygenerowało taki nav mesh, nie? Nav mesh, czyli navigation mesh i miejsce, po którym chodzą zwierzęta dane, nie? I też ci wybiera dokładnie, które zwierzęta mają tam się pojawiać, nie? Dlatego z punktu widzenia mojego, wiecie, jakby mapmakera, który tworzy już wiele lat, i mogłoby być to dziwne, nie? Więc to mogłoby być dziwne wtedy, jak to robić, nie? No i też pewnie byłoby to trudniejsze do roboty jakby dla innych twórców, nie? Okej. Okay. Aha, bo tam jest cały chyba. No dobra. A domu, cześć, witam. Słuchajcie, kata się też pożegnamy. Nie chcę więcej odcinka tutaj was katować. Fajnie, żebyście sobie podziałali. Ja was zapraszam teraz na kolejne odcinki, żebyście wpadali tutaj do nas, bo sporo się będzie działo i w kolejnym odcinku też coś się będzie wydarzyło. Także dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków z podwórka kolonisty. Trzymajcie się, znowu Krzysztof. No i cześć, pozdro. Na razie. Siemano.